Myślę, że już możemy być blisko tego momentu, gdzie... Okej, okay, co mnie zaatakowało? Nie zmieniło się nawet na czerwone. To nie fel. Nie fel, zdecydowanie. To co zwykle. Mordujemy niewinne dzieci. Już liczę na to, że wpadniemy na bossa. Znowu. To nie fel. Jak byliśmy słabi, cały czas wpadamy na bossa. Teraz nagle... Teraz nareszcie mogłabym walczyć z tym bossem? To nie! Nie ma mowy. Będziesz małe dzieci bić, no. A, i nie martwcie się, teraz to trochę pewnie nudno wygląda. Ale w pełnej wersji ataki te różne będą miały różne animacje, więc będzie ciekawiej. Dobra, czy jesteś bossem? Tak. O, i idealnie. Sam boss, bez żadnych dzieci, więc nie muszę jej dzieci zabijać. Bardzo się z tego cieszę. Tym przyłóż mu dobrze wycelowanym strzałem. Emil też zrób to samo. Mikkel nie ma wyboru za bardzo w tej turze. No, tylko za dwa może zaatakować. Nikogo nie musimy wskrzeszać, więc... O! Brawo, Reynir, jesteś teraz tak silny jak Mikkel. Zadałeś dwa punkty obrażeń, możesz być się dumny. Nie, Sigurd, ona zadaje najwięcej obrażeń. Reynir, natychmiast mnie wskrzeszasz, w tej chwili. Dobra, Sigurd, oba masz identyczne ataki, oba, no to przyłóż mu za 8. Czy jest sens leczyć Sigurd? Myślę, że nie, bo ten pająk i tak ją wykończy w jednym uderzeniu. Myślę, że jedyna osoba, która wytrzyma na chwilę obecną uderzenie pająka, to jest Mikkel. Więc myślę, że zużyjemy turę Mikkela, żeby też zaatakował, żeby jak najszybciej podbić tego pająka. Mówiłem, tylko Mikkel ma tyle zdrowia, żeby wytrzymać uderzenie pająka. A leczenie jest słabe, przywraca 8, bo po prostu mamy niski poziom, więc nie ma sensu leczyć, lepiej po prostu poczekać, aż ktoś umrze i wskrzeszać. Chyba, że po prostu postać nie ma nic, żadnej innej karty do wyboru, tylko leczenia. Chyba, szybki strzał. Mam nadzieję, że coś zostanie zrobione ze szybkim strzałem w pełnej wersji, bo na chwilę obecną nie ma po co go używać. Jest po prostu słabszą wersją dobrze wycelowanego strzału. Lecz Mikkela? Może w przyszłości ten szybki strzał właśnie będzie szybki. Nie, Emil! I nie mam akurat wskrzeszania. Nie, on był najlepszy po Sigurd, drugi. Dobra, bijemy pająka. Trzeba jak najszybciej. Mama pająk umarła. Bo mama... Jak ta mama pająk śmie mścić się na nas za to, że zabiliśmy jej dzieci? No jak ona śmie? Emil ma najwięcej obrażeń, ale... Wydaje mi się, że Mikkel ma większą szansę wylosować wskrzeszenie. Trudno, Emil. Wybacz mi, Mikkel. Ale tak jak mówiliśmy w początku, gdy... Powiedziałeś, że nie będziesz mnie winił o to, jeśli cię zostawimy, bo umrzesz. Dobra, to możemy Emilem zaatakować. Ich Sigurd też. Dobrze, że pająk nie atakuje jakoś Sigurd. Ach, dobrze, nie atakował Sigurd. Nie! Nie mojego leczącego! O kurcze! Trzeba mi było Mikkela wskrzesić. Oj, coś mi się widzi, że to będzie szybki koniec tej gry. Ja nie zapisałam. Nie! Nie waż się. No, to po nas. Nie mogę użyć przedmiotów z inwentarza. Koniec gry. Za szybko się rzuciłam na bossa. Moja wina. Wracamy do menu. Czy mam w ogóle jakikolwiek stan zapisany? Oczywiście, nie mam żadnego stanu zapisanego. Bo nie wpadłam na pomysł, że umrę. Dobra, drużyno. Od początku. I dlatego ludzie nie lubią moich let's play. A za to możemy jeszcze raz obejrzeć sobie tą piękną cutscenkę. Jak tak powoli kamera się obniża, my obserwujemy to ślicznie narysowane tło. I atakuje nas pająk od razu z miejsca. Na szczęście to małe pająki. Więc może jeszcze nie zginiemy. Tak się zastanawiam, czy później nie wyciąć tego. Będzie się chciało oglądać, jak grindinguje małe, słodkie pająki. Żeby to był The Elder Scrolls, jakiś to bym wpisała kod. Żeby szybko wbić sobie poziom i wróciłabym do atakowania mały pająka. No ale to jest takie 3D, może jeszcze nawet kodów nie ma.
Ale jestem ogólnie pod wrażeniem, bardzo dużym, bo tak jak powiedziałam, autorka nie jest programistką, jest artystką i po prostu sama zaczęła uczyć się programowania, żeby zrobić grę. I jak na razie jestem pod wrażeniem, nic dziwnego się nie dzieje. No tak, to jest demo techniczne, no więc no, nie ma tu jeszcze zbyt dużo zawartości, ale to co jest, jest ładne. Postać jest tak fajnie animowana. Okej, okay, chodź tu. Ja chcę cię zgrindingować. Tak, tak. Come at me, bro. Te małe główki są urocze. Zastanawiam się, czy później w grze będzie więcej postaci. Bo jak widziałem ze wczesnego developmentu arty. O mój Boże, z te wczesnego developmentu Alty. Poloniści wszyscy kolektywnie umarli, po prostu siedzą i płaczą. Cóż ja językiem polskim uczyniłam? Chciałam powiedzieć, że kiedy oglądałam rysunki przedstawiające różne pomysły na tą grę, które autorka ma, owe pomysły zawierały inne postaci. I właśnie to jest ciekawe, bo wszystkie te postaci, które widzimy, Reynir, Mikkel, Sigurd i Emil, one są z komiksu Stay Silent, Stay Still. Ale gra nie jest adaptacją tego komiksu. Gra opowiada oryginalną historię, w ogóle toczącą się w innym świecie, bo Stay Silent, Stay Still toczy się na Ziemi, ale po Armagedonie, po końcu świata. No, nie do końca końcu świata, bo trochę ludzi jeszcze żyje, no ale dobrze nie jest. A tutaj właśnie mamy, nie wiem, może to jest taki alternatywny świat, co by było, gdyby ten Armagedon się nie wydarzył, bo właśnie ludzie kolonizują obce planety. To może właśnie gdyby ten Armagedon się nie wydarzył, to ludzie by latali sobie w kosmosie. Tym bardziej, że widzę, że postaci mają te same osobowości, co w grze. O, znowu długonogi pająk, świetnie, to można wbić poziom szybciej. Dobra, wykończ małego. W ogóle koniecznie musicie zajrzeć na bloga tej gry. Zamieszczę go w opisie. Bo rysunki są śliczne. Muzykę też można słyszeć właśnie. Dziwię się, że muzyki nie ma. Wydawało mi się, że w tej demie będzie muzyka. Ale nie słyszę jej. Nie wiem, czy po prostu nie została jeszcze zaimplementowana, czy to jakiś bug. Bo no, muzyka na pewno jest. Było, na blogu można właśnie znaleźć i sobie posłuchać. Przynajmniej jedna ścieżka jest dźwiękowa, co najmniej. Może dwie? Nie pamiętam dokładnie. Może powinnam się skupić na strategii zamiast gadać? Nie, jestem pewna, że nic złego się nie wydarzy. Powinnam polecić Renira, ale jestem niedaleko nadal tej maszyny z Coca-Colą. Wpijem po prostu sobie Coca-Coli. Okej, okay, trzeba go podleczyć, bo jeśli on mi umrze, to dostanie tylko połówkę doświadczenia tego, co reszta drużyny, a ja chcę, żeby on też na sobie poziom wbił. Dobra, gdzie jest? Musimy cię uleczyć, Reynir. Nie martw się, ratujemy cię za pomocą Coca-Coli. Co? Nie lubisz Coca-Coli? Wolisz Pepsi? Ty zdrajco. To tak szczerze, dla mnie Coca-Cola i Pepsi smakują identycznie. Dobra, come at me. O! Nie! Nie zamierzam znowu umrzeć. Wiecie co? Ja zapiszę grę. Tak, właśnie to zrobię. Zapiszę grę. Żeby się nie musieć martwić. No ten save to ładnie nie wygląda, podejrzewam, że to jeszcze będzie zmienione, ale no coś mamy, że jest zapisane tylko to scena, pozycja gracza, wow, w jakim dokładności chodzę do piksela. Ile grałam? 4 minuty? Reynir jest na czwartym, Mikkel... Nie wyświetla mi wszystkich postaci, bo brakuje miejsca, okej. Okay. Co w ustawieniach? Prędkość tekstu i wielkość ekranu, czyli nie ma muzyki, niestety. Okej. Okay. Podoba mi się, że pokazuje mi czas gry i tak, o nie, 4 minuty już to gram. A ludzie pewnie są wściekli, bo muszę powtarzać jeszcze raz to, co robię. Wszyscy są tak, o mój Boże, Marteka, ty jesteś nudna. Dlaczego nie oglądam sobie kogoś ciekawszego w tej chwili, na przykład Mandzia? I ja tak... Bo może nie lubisz komentarzy na temat kobiet i osób homoseksualnych, które czyni Mandzio? Ja tak, nie! Nie oglądam Mandzia, bo akurat nic nowego nie wrzucił dzisiaj. Dobra, wykończmy chociaż jednego.
Jak znowu mówię, sama nic do Mandzia nie mam, tylko po prostu oglądałem jego przez jakiś czas jego let's playa, ale po prostu nie robił tego często, ale czasami właśnie wrzucał takie komentarze, tak w sumie stwierdziłem, że nie, ten kanał nie jest dla mnie. Ha, egzekucja! Kto jest najbardziej ranny? Emil jest najbardziej ranny. Leczę cię, Emilu! Ha! A, jeśli chodzi o Rhaenyra, tego tutaj, ja na początku, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem jego rysunek, to myślałem, że jest dziewczyną, bo w tym komiksie, w którym właśnie on się pojawia, ma taki długi, piękny warkocz, więc tak. Oh, I gender labeled him. Jestem okropną osobą. Gender labeled to znaczy, że... nie, gender assumed, czyli założyłam jego płeć, chociaż go nie znałam. Jak mogłam to uczynić? Jestem bardzo okropna w odgadywaniu płci postaci. Obecnie z tych postaci tylko Sigurd jest kobietą. I zadaje największe obrażenia. I też w komiksie to Mikkel jest głównie leczącym, ale jest sens, żeby Rhaenyra właśnie był takim głównie leczącym, bo on jest jedyną z tych postaci, która nie ma żadnego doświadczenia takiego wojskowego. Wiesz co, wylecz mi Sigurd, bo jak mi Sigurd padnie, to będzie problem. Bo właśnie potrzebujemy jej obrażeń, które zadaje. O, 14 doświadczenia, bardzo ładnie. Dobra, poddeptajmy z powrotem do Coca-Coli. Kolia, podaj wodę. O nie. Dobra, nie powinnam umrzeć. Mam dużo. Sigurd jest już na trysina, tak, już potrafi jednym uderzeniem załatwiać te małe. Emilowi jeszcze trochę brakuje, ale to pomoże mu Mikkel. A Rhaenyra podleczy, kogo mi podleczy? Sigurd ma trochę więcej życia, podlecz mi Emila, bo on jest no drugi po niej, jeśli chodzi o zdawanie obrażeń. Sigurd bez problemu wykończy tego małego. Więc Mikkel i Emil będą mogli się skoncentrować na tym średnim. Kogoś, że musimy wskrzeszać, Rhaenyra jest bezużyteczny. Znowu. Nie, żartuję, Rhaenyra, no, nie wpadaj w kompleksy, jesteś bardzo pożyteczny. No, wszystkich nam to przy życiu trzymasz. Akurat teraz leczysz Sigurd, który daje największe obrażenia. Znaczy to Mikkel wyleczył Sigurd, ale ty wyleczysz Mikkela. Widzisz, jakim jesteś dobrym przyjacielem, no. Nie jesteś bezużyteczny. I teraz Sigurd wykończy tego pająka. Ja zapiszę grę na wszelki wypadek. O, wygląda na to, że już mam czwarty poziom. Wydaje mi się, że na piątym już będzie bezpiecznie walczyć z pająkiem matką. Wydaje mi się, z dużym naciskiem na wydaje mi się. O, brawo Emil, też już jesteś w stanie sam one-shotować. Znaczy, będziesz w stanie go pokonać? Nie, musisz do tego mieć skupiony strzał. Ale może Mikkel? Nie, Mikkel, jaki ty słaby jesteś w ataku. Jesteś prawie tak słaby jak Rhaenyra. Przydałoby się jakieś przedmioty, jak były w Final Fantasy i w tych innych RPGach. Przedmioty, które wzmacniały atak, wzmacniały obronę. Przydałoby się. Sigurd zaatakuje średniego pająka, Mikkel i Emil jej pomoże. A ty, Rhaenyra, wylecz sam siebie, bo mi tutaj umrzesz. Widzisz, Rhaenyra, w tym też jesteś dobry, w odwracaniu uwagi potworów od innych członków ekspedycji, którzy atakują. Wyleczysz mi Sigurd? Bo myślę, że zobaczmy, czy Emil i Sigurd będą w stanie... Tak, pokonają, więc użyjemy Mikkela, żeby wyleczył Emila. A Emil, finish him! Brawo, Emil. Dużo doświadczenia, podoba mi się, że tak dużo doświadczenia. A, jaka piękna przepaść, taka malownicza. Gdy patrzysz taką przepaść, ona patrzy w ciebie. Myślę, że niedługo będziemy mogli zacząć szukać bossa. O, chyba mieliśmy level up, bo Sigurd już nie robi 8 obrażeń, tylko robi ich 10.
Bardzo dobrze. 5 to nadal będzie za mało, żeby... No, ale może Reynir swoimi... O, już zadaje 2 obrażenia. Brawo, Reynir. Świetnie, został tylko jeden. To Reynir będzie mógł sobie spokojnie podleczyć... kogo by tu podleczyć? Sigurd mi podlecz. Emil będzie mógł zaatakować. Niestety same szybkie strzały mają w tej turze. Znowu przydałoby się właśnie, żeby miał jakieś zalety ten szybki strzał, żeby to było właśnie strategiczne, czy wybieram szybki strzał, czy silny. Może właśnie silny ten... Może ten skoncentrowany strzał będzie silniejszy, ale zawsze atakuje jako ostatni, podczas kiedy szybki strzał zawsze atakuje jako pierwszy, ale jest właśnie mniej zadaje obrażeń. Takie pomysły tutaj rzucam, jak uciekawić. Nie chcę marnować ataku Sigurda małego, może uda mi się innymi postaciami? Co, Emil, jak mogłeś? No jak mogłeś go jednym uderzeniem pokonać? No trudno, no to pozbędziemy się Sigurda, użyję małych. I ty wykończysz tego. I teraz zostaną tylko 2 średnie, no bo duży to jest ten duży. A ty, Reynir, kto ma najmniej zdrowia? Ty masz najmniej zdrowia, ale wiesz co, podleczy Mikaela mi. No i teraz pewnie Mikael będzie miał pełne zdrowie. W następnym rundzie, o, chciałem powiedzieć, że w następnej rundzie będziemy leczyć Reynira, ale nie, w następnej rundzie będziemy leczyć... Nie, będziemy leczyć Reynira, bo jak mi umrze, to nikogo nie wyleczę. Znaczy, pewnie wyleczę, bo Mikael i czasami Emil też losują leczenia. Ale nie chcę ryzykować, bo rzadziej niż Reynir losuje leczenie. Reynir cały czas leczenie, wskrzeszanie. Teraz mi podleczysz Sigurd. Bardzo ładnie. No i